Marynarz. Marynarz to członek załogi jednostki pływającej, niezależnie od tego, jakie piastuje stanowisko. Marynarze mogą pracować na statkach cywilnych oraz okrętach wojennych. Obsługują różnorodne statki, od małych barek po ogromne kontenerowce. Jednymi z takich statków są holowniki, które najczęściej służą jako pomoc w precyzyjnych manewrach dużych statków w porcie. Załoga statku zawsze składa się z co najmniej kilku osób. Każdy członek załogi doskonale zna swoje obowiązki, dlatego praca na statku jest zawsze zorganizowana i przebiega sprawnie. Obowiązuje tu też hierarchia. Kapitan jest najważniejszy i decyduje o wszystkim. Nawet na małych statkach, takich jak holowniki, montuje się skomplikowany sprzęt elektroniczny służący do komunikacji czy nawigacji. Dlatego marynarze muszą znać się na jego obsłudze. Dla przykładu, takie urządzenie jak radar pozwala określić w pobliżu, jakich jednostek pływających znajduje się statek. Wśród załogi znajdują się również mechanicy. Są oni bardzo ważnymi osobami na pokładzie. To właśnie oni zapewniają sprawną pracę silnika, naprawiając wszelkie uszkodzenia czy awarie. W maszynowni znajdują się również generatory prądu i pompy wody wykorzystywanej do gaszenia pożarów. Wszystkie te urządzenia muszą być sprawne i działać należycie. Marynarz to zawód odpowiedni dla osób, które kochają wodę, a także są silne i odważne. Trzeba również pamiętać, że jest to praca wyczerpująca fizycznie i często wykonuje się ją w niesprzyjających warunkach. Niemniej jednak ktoś, kto tę pracę polubił, nie chce jej zmieniać na żadną inną,